Dzień dobry, mam na imię Magda i chcę przedstawić krótki poradnik dotyczący nagrywania filmów smartfonem. Aby rozpocząć przygodę z filmowaniem, wystarczy najprostszy smartfon. Ważne, żeby miał kamerę. Zaczynamy! Nagrywając wideo, telefon powinno trzymać się poziomo, z tego względu, że nasze pole widzenia obejmuje wtedy kąt 180 stopni, a w pionie ten kąt wynosi jedynie 130 stopni. Jest to strata dla naszego obrazu. Poza tym filmy kręcone smartfonem w pozycji pionowej będą posiadać nieestetyczne czarne pasy po bokach. Obecnie większość smartfonów posiada dwie kamery, przednią i tylną. Używając przedniej kamery widzimy w podglądzie siebie na ekranie, ale otrzymujemy zdecydowanie gorszą jakość materiału. Ta kamera jest zazwyczaj sporo słabsza. Radzimy więc korzystać z tylnej kamery telefonu, która nagrywa w wyższej rozdzielczości. Przygotowując materiał wideo, telefonu nie trzymamy w ręku, tylko korzystamy z odpowiednich akcesoriów, aby zachować stabilizację obrazu. Do wyboru mamy takie akcesoria jak pająk, który posiada elastyczne nóżki umożliwiające montaż w dowolnym miejscu, na przykład na krześle lub na gałęzi. Selfie stick, nazywany również monopodem, może zostać wykorzystany jako prosta stabilizacja, a dzięki teleskopowej rączce możemy kontrolować dystans naszego ujęcia, jeżeli kręcimy w ruchu. Przy selfie sticku wykorzystujemy przejściówkę do osadzenia telefonu. Jest to bardzo przydatna rzecz, którą możemy wykorzystać także w innych sytuacjach. Kolejnym gadżetem jest mini statyw stołowy, do którego niezbędna jest właśnie przejściówka, czyli uchwyt, w którym umieszczamy telefon, a następnie dokręcamy do głowicy. Dostępne są statywy o różnej wielkości. Klasyczny statyw posiada regulowane nóżki umożliwiające dopasowanie do odpowiedniej wysokości. Telefon umieszczamy bezpośrednio w przejściówce, a następnie dokręcamy do głowicy, która będzie nam umożliwiać również kontrolowanie kadru. Najważniejszą rzeczą w procesie filmowania jest oświetlenie. Powinno zostać dopasowane do panujących warunków otoczenia. Unikamy miejsc skrajnych, najjaśniejszych oraz tych najciemniejszych. Materiał, który został prześwietlony, jest nie do uratowania, a niedoświetlony możemy próbować naprawić w postprodukcji. Nagrywając wideo w pomieszczeniu, starajmy się wykorzystać naturalne światło dzienne wpadające przez okno. Pamiętaj, aby nigdy nie nagrywać pod światło. Wykorzystując lampy, zadbajmy o możliwie szeroki front oświetlenia, a nie tylko górną lampę. Jeżeli pojawi się problem z ustawieniem jaskrawości światła sztucznego, możemy wykorzystać biały materiał do przykrycia lampy, dzięki czemu światło będzie miękkie i równomiernie rozproszone. Kolejna ważna sprawa to dźwięk. Warto zaopatrzyć się w mikrofon zewnętrzny. W ofercie są m.in. mikrofony kierunkowe, które nie zbierają dźwięków tła. Dostępne są również mikrofony typu krawatowego o różnej długości kabla. Taki mikrofon łatwo podłączysz do telefonu. Mają tę zaletę, że są prawie niewidoczne i nie staną się dominującym elementem kadru. Dla początkujących, zaczynających przygodę z nagrywaniem, wystarczą automatyczne ustawienia kamery telefonu. Zadowolenie z efektu filmowania przychodzi dość szybko, ale nie od razu. Nie przejmuj się niepowodzeniami. Ujęcia trzeba czasami powtórzyć kilkanaście razy do uzyskania zamierzonego efektu. Do montażu używamy aplikacji pobranych z internetu lub amatorskich programów do kupienia za niewielkie pieniądze. To już wszystkie podstawowe informacje. Czekamy na Twój materiał. Aby przekazać istotne informacje, nie musimy być aktorsko perfekcyjni. Najważniejsze jest dzielenie się wiedzą. Powodzenia!